Halo, dzień dobry. A co my tu mamy? To. Teraz już mogę wam powiedzieć, że już niebawem wylatuję do Los Angeles. Tak, ja wiem. Byłem już na E3 i nawet mam koszulkę, że tak. Byłem na E3. Na samo wydarzenie potrzebuję dysku SSD, ale wszystkie moje są w tym momencie w użyciu i w zeszłym roku specjalnie kupowałem dysk twardy. SSD nie jest twardy. Jest miękki. Ale to... pokażę wam. Yep. To jest dysk SSD firmy Lighteon. Na pewno kojarzycie ją, jeżeli mieliście jakiegokolwiek laptopa, bo tam były zawsze nagrywarki z Lighteona albo napędy odtwarzacze. A teraz pojawiły się także dyski. Spokojnie, jest SSD, mu się nic nie stanie. Zjup, zjup. Widziałem, że jaj otwieranie pudełek to jest złe połączenie, dobrze ten nóż nie był taki ostry. Chodzi o to, że Mikuna robi konkurs z dyskami, tylko że na M2 właśnie z tą firmą i stwierdziłem, że ja, dlatego że to są dosyć tanie dyski, stwierdziłem, że sobie kupię jeden taki dysk specjalnie po to, żeby wykorzystać go na swoich wyjazdach, bo tam jest wszystko nagrywane atomosami Ninja, z tego co pamiętam, gdzie zamiast karty pamięci montuje się tego typu dyski. Będę mógł mieć wszystkie dane ze sobą. Ja wam daję linka do filmu konkursowego Mikuny, jeżeli chcecie w nim wziąć udział, a ja wam pokażę, w czym sobie zamontuję sam dysk, żeby wziąć go do Ameryki. Palec załatwię. Mówię tak Lighteon Polska, dlatego że oni założyli dopiero co swojego fanpage'a na Facebooku. Zaczynają działać w Polsce, bo wcześniej się nie spotkałem z ich dyskami. No i dlaczego by nie sprawdzić czegoś po prostu nowego? I sprawa jest taka. Nie będę go brać w ten sposób, bo i tak będę musiał mieć dostęp do tych plików na bieżąco w samej Ameryce, a będę mieć ze sobą tylko laptopa, więc nie będę miał za bardzo jak tego dysku wsadzić. Więc wziąłem sobie dodatkowo IC Boxa. Znów go kupiłem na promocji. Tak wygląda opakowanie z IC Boxa. Enclosure na takie. Mamy szare pudełko, którym... Ale to jest przyjemne. Taki fajny silikonik, jaki mięciutki. Jest to. Jest też instrukcja. Dysk twardy HDD. Nie, chcę SSD. No dobra. 7,9,5 mm, ten ma 7 mm. To też powinien się zmieścić. Bez palca jak bez ręki. Bez jednej piątej ręki. O! To wystarczy zrobić tak. I możemy swój dysk wsadzić. Jedyne o co trzeba dbać to to, którą stroną ten dysk wejdzie. Bo ten wchodzi tam. Jak to ładnie wygląda. Może się nakleję tutaj jakąś naklejkę ze Świętym Mikołajem. W zeszłym roku swój dysk SSD wziąłem w ten sposób, że wsadziłem go do takiego opakowania oryginalnego i razem chodziłem z takim wielkim czymś. Ale ilości miejsca są mocno ograniczone. To dodatkowo takie opakowanko, możemy sobie wrzucić gąbeczkę, która jest w środku, ja jej nie będę przyklejać, bo ten dysk będę wyciągać co chwilę. Mam jeszcze końcówkę, którą też tutaj schowam. Starczy zrobić tak, tak, hop, nie, jeszcze raz, o, hop, hop. Dobra, teraz już zamknąłem. Widzicie? Mój dysk twardy jest zapakowany, jest znacznie bezpieczniejszy, przez co będę mógł wrzucić sobie tak po prostu do plecaka. Jak mi się nawet rozwali to całe opakowanie, to nie będzie mi szkoda, bo ono kosztowało jakieś dwie dychy, a sam dysk kosztuje jakieś 470. Więc znów wróciły ceny dysków do tych, że jak mamy dysk 500 giga, to kosztuje jakieś 500 zł. A tak czy siak, lecę dalej. Jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy, bo tej gumie, bo to jest właśnie jeden z tych elementów, że ten IC Box dodatkowo ma tą gumę i wiadomo, guma służy temu, żeby dbać o bezpieczeństwo, więc warto zakładać gumę zawsze, jeżeli się na przykład podróżuje w nieznane, bo teraz całość jest bezpieczniejsza. Myślałem, że też jest antypoślizgowa, ale jednak się ślizga. Dla innych to plus, dla innych minus. Jest mocno elastyczna. Może się zsunąć w trakcie przenoszenia, więc to jest jedyny taki minus, ale nie powinna, jak będzie w plecaku. No i kabelek USB 3.0, ale to taki w miarę standard. Zarządzanie dyskami. Należy zainicjować ten dysk. Dam sobie MBR, bo nie wiem do czego będę go wykorzystywać dokładniej. W sensie, żeby każde urządzenie mi go rozpoznało po prostu. Mamy nieprzydzielone miejsce. Klas, literkę K. I. Albo dajmy P, jak ziemniak. Cześć, dek. Zastosuj. Żeby nie było, że się opierniczam, jestem pięknie oświetlony, możecie się zastanawiać dlaczego, albo dzięki czemu. Rozkminiamy teraz, co i jak jest z ghostingiem, to też zmodyfikowałem delikatnie swoje stanowisko i wygląda ono w ten sposób. Mamy cztery monitory, dużo milionów pikseli. Nie widzę świata poza tym, co w tym momencie jest. To jest laptop 21-calowy, żeby nie było. Tu chodzi o to, jaki to jest ogrom. Te są zakrzywione, trzy, ten jest płaski. Ty jak Hatcher Donald. Ten ghosting jest troszeczkę widoczny, czyli to, co się znajduje zaraz za tymi UFO, nie? Tutaj jest od laptopa obraz, tak to wygląda. Natomiast tak jest tu. Jest znacznie większy.
I tak samo tutaj. Masakra. Jako ciekawostka, tak wyglądają rękawiczki żeglarskie. Byby. Albo jeśli nie żeglarskie, to są idealne do dłubania w nosie. Niech wam pokażę coś fajnego w ogóle z tymi rękawiczkami. Zobaczcie, one mają rzep i mają drugi rzep. Że jak ci się otworzy, to ci wciąż nie spadną, więc trzeba się postarać, żeby go otworzyć. Dogrywamy, ale to może nie będę pokazywać. To ujęcie jest do wyrzucenia, ale żeby było wiadomo, że tutaj się też dogrywa. To może nie do wyrzucenia, bo ja tak zrobił śmieszną minę. Takie ujęcia nie są do wyrzucenia, to są dobre ujęcia. Właśnie co z Rybnika wróciłem, cały dzień na wyjazdach. Może jestem trochę dziwny, ale mam tak, że co jakiś czas mam takie dwa dingnięcia tego typu. Coś w tym stylu. Wkurza mnie to niemiłosiernie. Ogarnąłem sobie procesor monitor, żeby sprawdzić z jakiej aplikacji jest dingnięcie. Na przykład jak włączymy sobie, wrzucimy kartę pamięci do czytnika, to uwaga. Pojawiają mi się wszystkie informacje, bo stworzyłem sobie filtr, żeby szukać wszystkiego, co jest w WAWie. I od kiedy odpaliłem sobie skanowanie, żeby sprawdzić, co jest problemem, to żadne dingnięcie nie wystąpiło. A jak pewnie wyłączy program, to dinganie znowu wróci. Czy wy też taki macie problem po tym False Creator, Spring Update, coś tam, że wam komputer co jakiś czas robi takie BIM! W ogóle to taka śmieszna sytuacja. Chcę w końcu spróbować streamowania w 144 klatkach. W sensie nie streamowania, przechwytywania obrazów. Zobaczcie, jak to działa. Kupiłem Elgato. Już dawno, ale dopiero teraz przyszło. A jestem zmęczony. Czy ciebie dinganie też wkurzało? Otworzyłem sobie wszystkie filtry, cały procesor monitor. Zeskanowałem już ponad 1,5 miliona eventów z Windowsa. I od tego czasu nie było żadnego dingnięcia. A trwało to od już kilku dni. Problemy informatyków. 3,5 miliona i nic. Żadnych dingnięć. Strasznie ładnie to stanowisko teraz wygląda. Zielone to, zielone tamto, ale mam coś znacznie ważniejszego niż stanowisko. Uwaga! Kupiłem sobie niedawno wielką paczkę mini paczek Tic Taców i wiecie co? Wziąłem jedną paczkę i ona po ściśnięciu się otwiera. O! I mocniejsze ściśnięcie zrobiło tak. I ten Tic Tac mi wyskoczył idealnie na rękę. Zrobiłem dosłownie tak. Hop! Też nie, co jest? To! Otworzyło się, ale już Tic Tac nie wyskakuje. Uwaga! Przepraszam, że cię... Jarek się wpadł. Uwaga. Nie, nie powtórzę tego dla was. No proszę. Teraz się uda. O! Nie wiem, czy wam mówiłem kiedyś, ale... Moje mieszkanie trochę wygląda jak jeden wielki magazyn. Po tym ujęciu dograłem jeszcze trzy inne ujęcia i chciałem rzucić to ujęcie przed tamtymi ujęciami, żeby wam powiedzieć, bo za chwilę się dowiecie, że ten vlog to jakoś tak nie dograłem nic więcej i dlaczego to zaraz się dowiecie, ale zanim do tego przejdę, to powiem coś innego, co bardziej bym się chciał raczej was zapytać. No bo jak wyjeżdżam, przygotowuję się, to chciałbym się dowiedzieć, zanim wy się dowiecie, dlaczego ten vlog jest taki krótki i trochę inny niż inne. W zeszłym roku robiłem w ten sposób, że nagrywałem praktycznie codziennie vloga, albo nawet dwa vlogi. Starałem się wybierać jakieś tematy tego, co się działo, czyli na przykład śniadanie w Denny's, czyli pokazanie, jak wygląda takie klasyczne amerykańskie śniadanie. To było jako osobny filmik, całkowicie osobny, no bo to było takie pokazanie danego jednego pojedynczego tematu. Znów lecę w to samo miejsce, znów będę zwiedzać różne ciekawe miejsca z GTA. I teraz jest moje pytanie do was, jak wy byście chcieli, żebym poprowadził stamtąd materiały, bo zdążę się w tym momencie was o to zapytać. Mianowicie uwaga. Pierwsze, czy chcecie, żeby daily vlogi grajdołkowe szły tak jak szłom? Szedom. Szłom. Szedom. Szły? Nie mogę, tak się denerwuję, że sobie wezmę jedną gumofaję. Połamała się. Ale to w sumie niekulturalne rzuć gumę i mówić. Moja propozycja jest następująca. Każdego dnia pojawia się materiał grajdołkowy, a oprócz tego na głównym kanale, czyli na kanale Ziemniak, pojawiają się materiały takie dedykowane, poświęcone pojedynczym tematom. Jeśli jesteście za, napiszcie na dole. Kurczę, mogłem tak powiedzieć od razu. A póki co, informacja, dlaczego ten vlog jest taki niepoukładany. Pojawił się mimo wszystko, ale taki jaki jest. Przepraszam, jak to kogoś zdenerwowało.
To był ostatni dzień, który chciałem spędzić z bliską mi osobą i tak jakoś wyszło, że nie nagrywałem, tylko no tak spędziłem, no wiecie, taki quality, rodzinny czas, chciałoby się rzec. Dodatkowo przyszły sprawy te związane z przygotowaniem do wyjazdu. Okazuje się, że jadę znowu jeszcze w dwa inne miejsca w tym czasie. A i to się po prostu... Kolejnego dnia. Czyli jutro będzie więcej. Naprawdę, obiecuję, że będzie więcej. Po prostu przy nagrywaniu jednej, drugiej, trzeciej rzeczy, rozkminieniu jednej, drugiej, trzeciej rzeczy, staraniu się prowadzić dwóch kanałów na raz, po prostu czasami się jakoś tak trochę gubię i to był między innymi moment zgubienia o czyste gacie. Więc proszę, nie miejcie mi za złe. Wyschnięta pianka. To jest tak, jak kiedyś mówiłem, że po prostu nie każdy dzień przynosi aż tak wiele. Ej, przerzuciłem prawie. Więc póki co dziękuję wam za oglądanie tego pół vloga. Trzymajcie się ciepło. Przestań, zamknij się, proszę cię. Komputerku. Tutaj poprzedni film, tutaj jeszcze poprzedniejszy. No i miejsce na subskrypcję. No i dziękuję wam, no. I postaram się nie skiepścić znowu. Dziękuję, pa, pa.